Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, Porozumienie, poseł PiS, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dobrym pomysłem jest powrót dzieci do stacjonarnego nauczania, powrót do szkół klas 1-3 już od 18 stycznia? W ogóle wszystkie pomysły, decyzje, które powodują znoszenie obostrzeń są dla mnie pozytywne i dobrze je przyjmuję, jakkolwiek one są ryzykowne. Ale epidemia to nie tylko problem medyczny, to jeszcze i społeczny, i gospodarczy. I tu w tym przypadku w dużym stopniu społeczny. Ta społeczność dzieci ciężko znosi te obostrzenia różne, ale nie tylko to, jak będą wykształceni, to też jest istotne. Natomiast oczywiście z tym jest związane pewne ryzyko, ale i tu na szerszy wątek może przejdę, bo my moim zdaniem w ogóle za słabo analizujemy, ciągle powołujemy się na przykłady Francji, tam Włoch, gdzie mają gorzej, ale są kraje na świecie, które miały lepiej albo które szły inną drogą. Na przykład Szwecja, chociaż my tak naprawdę dość podobną drogą szliśmy, tylko że jakim kosztem? Szwedzi, my mamy śmiertelność w tej chorobie 800 bodajże 30 na milion, a Szwedzi 940 na milion, co są podobne rezultaty, ale jakim kosztem uzyskane? Mam na myśli, że u nas dużo, dużo większym, więc wcale te wszystkie obostrzenia nie dają dużo lepszego rezultatu zdrowotnego niż na przykład droga Szwedów. Warto też przeanalizować takie kraje jak Tajlandia, Tajwan. Na Tajwanie zmarło bodajże kilka osób tylko, a to jest kraj bodajże 20, chyba ponad 20-milionowy. Więc warto to wszystko przeanalizować, a to w kontekście właśnie tego otwierania kolejnego, to właśnie tak na większą skalę, to dopiero pierwsze od pewnego czasu obszaru, czyli szkolnictwa. No i tutaj znów też popełniamy pewne błędy związane z testowaniem nauczycieli, ale generalnie, jeśli to mam ocenić, to dobrze, że tak się dzieje, jakkolwiek trzeba to robić rozważnie i z jakimiś ośrodkami ostrożności, ale też nie przesadzając. No ale też, panie pośle, to nie skończy się tym, że otwarcie szkół i przy niezaszczepieniu nauczycieli, przy niezaszczepieniu personelu pracującego w szkołach może doprowadzić do trzeciej fali pandemii albo współdoprowadzić? No właśnie, tu trochę jestem zaskoczony, że my testujemy w tej chwili nauczycieli testem genetycznym. On wykryje tylko aktualnie zakażonych, a właściwie należałoby przetestować moim zdaniem testem immunologicznym stwierdzającym odporność. No po roku i po tych miesiącach jesiennych nauczyciele pewnie w dużej części są już odporni. To jest istotna informacja dla nauczycieli, ilu z nich jest już odpornych, bo ci to w ogóle, mogą w ogóle wchodzić i bez tego szczepienia. Natomiast ci nieodporni, no można ich podzielić na dwie grupy. Ci, którzy już ledwo co zakazili się i za chwilę być może zachorują lub też przejdą to zakażenie bezobjawowo. No i ci, którzy w ogóle jeszcze się z tym wirusem nie zetknęli. Te dwie grupy, w szczególności tą drugą, należałoby zaszczepić. I to od razu, teraz, a nie tam kiedyś w marcu. Więc jeśli to się dzieje. Zresztą na to wszystko było tyle czasu. Ten rok ta epidemia trwa, a my ciągle improwizujemy i podejmujemy jakieś dziwne decyzje. No dobrze, testujemy nauczyciela, ale co się dowiemy? Ilu w danym momencie jest zakażonych, ale ilu już jest odpornych? No, tego nie będziemy wiedzieć, a to jest istotne dla otwierania szkół. Ja zresztą swego czasu miałem zupełnie inny jeszcze przed jesienią pomysł na szkoły, ale to już jest w tej chwili nieaktualne, więc nie będę tego przytaczał. Tym niemniej jednak no, tutaj pan słusznie zadaje pytanie, bo no, co z tego, że w tej chwili wszyscy się przedbadali? Dają. Na ten moment będzie wiadomo, kto chory z nauczycieli, ale właśnie zagrożenie idzie w drugą stronę. To nie nauczyciele są
groźnie dla dzieci, które notabene chorują bardzo lekko, jeśli w ogóle chorują, ale to odwrotnie, to dzieci są w jakiś sposób, no, mogą być nosicielami w stosunku do starszych znacznie od siebie nauczycieli. Więc to, że my przebadamy nauczycieli, no to nie bardzo wiadomo po co, bo to w danym momencie wykryjemy jakiś stan zakażeń, ale to będzie niewielki procent, no bo aktywnych zakażeń będzie wśród tej grupy niewielu na dzień badania. On się będzie zmieniał potem co jakiś czas. Więc to troszkę niezrozumiałe, jak wiele rzeczy związanych z tak zwaną walką z epidemią. No tym niemniej sam fakt, że otwieramy te szkoły dobrze, z jakimś ryzykiem też dobrze, że to się, mimo to się dzieje, ale można było to zrobić moim zdaniem troszkę bardziej sensownie. A tempo szczepień jak pan ocenia? No tempo szczepień, to się rozkręca, bo póki co to szczepi te kilkaset. Mamy 6 tysięcy punktów, dużo, to dobrze. Mamy na razie szczepi te kilkaset punktów w szpitalach. No trudno powiedzieć, ale tu mamy barierę. Barierą jest ilość szczepionek dostarczonych do Polski. To tutaj niestety, gdybyśmy byli bardzo wydolni i szczepili jakieś tam kilkadziesiąt dobrych tysięcy dziennie, no to cały ten zapas byśmy wyszczepili w ciągu tygodnia, a potem te punkty trzeba byłoby na chwilę zamknąć, czekając na następną dostawę. No, na szczęście pojawiają się nowe szczepionki. W tej chwili jest już dość duża ilość i można byłoby rozkręcać. I też niepotrzebnie czekamy z tym szerszym szczepieniem pozostałych punktów. No, ale bo już można byłoby przy tej ilości szczepionek jednak szczepić więcej. Tempo może, nie szalone, ale to się chyba rozkręci, szczególnie kiedy uruchomimy te 6 tysięcy punktów w pełni. To dopiero przed nami, więc wtedy będzie można ocenić ten stan. Teraz dotyczy to tylko ochrony zdrowia. Więc tu nie chciałbym się jeszcze, nie chciałbym wystawiać ocen, bo to jeszcze dopiero się tak naprawdę wydarzy, ale barierą są szczepienia. No tu przy okazji też, jak widać, jak można ominąć kolejkę, to nie tylko nasi tam celebryci, ale państwa europejskie też. Angela Merkel kupiła, czy Niemcy kupiły 30 milionów szczepionek, 30 milionów poza tą kolejką. Więc jak tylko można, to niestety wszyscy korzystają z obejść i załatwiania, nie tylko na skalę mikro, jak tam w Warszawie się wydarzyło, ale i na dużą skalę. Przecież Niemcy, będąc tutaj państwem, które koordynowało Unię Europejską do końca tamtego roku, no to powinny tym bardziej przestrzegać zasad, jak jesteśmy razem, to razem się dzielimy. No ale tak, no, pojawiła się nowa szczepionka Moderna, też droga, ale ten. No ale no i pojawić się ma AstraZeneca, to jest o tyle nadzieja, że ona jest tańsza. Ona podróżuje, kosztuje 2 dolary szczepionka, a Pfizer 12, a Moderna chyba 15, więc jest to istotna różnica, a skuteczność zdaje się będzie podobna, więc to też warto na ten punkt poczekać. A kiedy już mówimy o pieniądzach, to jeszcze tak, że no dobrze, że szczepi też i warto o tym pomyśleć, żeby nie tylko w Poznaniu szpitale tymczasowe do czegoś w końcu wykorzystać, bo one wielkie pieniądze poszły, a są nieużywane, ale w ten sposób fundujemy sobie chyba najdroższy w Europie punkt szczepień, bo ten jak szpital tymczasowy, taki poznański się w to przekształci, to chyba będzie bardzo drogi, można było chyba taniej, ale dobrze, że one są wykorzystywane, to oby większej ilości miast, bo tam można byłoby prowadzić szczepienie masowe, ale to znów jest związane z dostępem do szczepionki.
Panie pośle, a jeżeli chodzi o szczepionki, miały być też szczepionki ze Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda na konferencji z prezydentem Trumpem obiecywał, że dostaniemy ze Stanów w pierwszej kolejności te szczepionki. Mówił to w czasie swojej kampanii wyborczej. No i co z tymi szczepionkami? No to nie do końca zrozumiałe. No, trzeba by zapytać Trumpa, ale myślę, że Trump w tej chwili ma inne problemy na głowie niż martwić się szczepionkami dla Polski, więc to chyba nie uzyskamy odpowiedzi. To była enigmatyczna wypowiedź, bo nie bardzo wiadomo, ale albo jesteśmy w tym mechanizmie unijnym, który tam notabene też nie jest zbyt sprawny, ale jakoś tam funkcjonuje. No albo inaczej, to może pomylili się, bo to może my mieliśmy te 30 milionów dostać, a nie Niemcy. No ale jakoś się no, trochę tutaj ironizuje, no ale pojawiły się jakieś dodatkowe szczepienia. Sam raz Niemcy je dostali, a nie my. Panie pośle, wspomniał pan o zaszczepionych artystach. Ten temat jest już kolejny tydzień w mediach poruszany. Minister również zdrowia mówi o tym, że pan profesor Gaciąg powinien się podać do dymisji. Pan uważa, że rektor WUM-u powinien się podać do dymisji? Nie, no w ogóle ta sprawa jest tak nadęta. To jest oczywiście przykra, aktorzy, czy tam niektórzy aktorzy, ci ludzie tłumaczą się, takie małe kłamstewka się pojawiają, taka małość z ludzi wychodzi przy okazji tej rozdarzenia, ale ono jest tak nadęte. My mamy zupełnie inny problem. My mamy problem i o tym powinniśmy mówić, a media są pełne no, tej głupoty, no bo to co takie, a te nieboraki jeszcze pójdą na jakieś tam, do jakiejś pracy, na pokutę będą gdzieś się na charytatywne prace zgłosili. To wszystko jest takie małe i żenujące, a problem jest w Polsce zupełnie inny i poważniejszy, o którym się prawie w ogóle nie mówi. A mianowicie taki, że umiera w Polsce, to w szczególności w październiku, w listopadzie było już bardzo widoczne, dużo więcej osób niż zazwyczaj umiera w tym czasie. To jest problem. My tam się martwimy kilkunastoma albo kilkudziesięcioma szczepionkami za no, $12 sztuka. Zresztą one się nie zmarnowały, tylko tam poszły w tym samym celu, co miały być. Natomiast kilkanaście tysięcy osób zmarło i to jest problem, który powinniśmy roztrząsnąć i coś z tym fantem zrobić. Nie tylko ogłaszać kolejny program, ale przede wszystkim przeanalizować, co się dzieje, bo to prawdopodobnie jest wynikiem złego funkcjonowania i na to składa się wiele elementów systemu opieki zdrowotnej. To jest asumpt do tego, żeby naprawdę poważnie powiedzieć, co w tym naszym publicznym systemie źle funkcjonuje, że doprowadziliśmy do takiego stanu. I to jest poważny temat, bo to już jest sprawa. Nie, że jak dopust zboży, na który nie mieliśmy wpływu, tylko na organizację ochrony zdrowia mamy wpływ. Co jakiś czas któraś to ekipa, nie tylko ta, ale inne mają naprawdę złe pomysły, wdrażają je w życie, psują system opieki zdrowotnej i on jest w tej chwili niewydolny. To, że tyle osób zmarło, na to składa się wiele. I strach obywateli, którzy się powoli zgłaszają, i ochrona zdrowia, która zamyka się dla pacjentów w przychodniach i innych, i te zdalne wszystkie to funkcjonowanie, i pewnie wiele jeszcze innych czynników. To by trzeba było przebadać i zastanowić się, jak ten system poprawić, bo to wyraźnie pokazało niewydolność naszego systemu ochrony zdrowia. Nie tylko dziękować, bo są postawy heroiczne, są bohaterskie wśród lekarzy, ale również widzieć mankamenty jej funkcjonowania, bo rezultat jest porażający. To jest prawie dwukrotnie w listopadzie, dwukrotnie więcej niż zazwyczaj umierało. A my zajmujemy się iluś tam nastoma szczepionkami, no i tu srogie miny. Nie, to jest żenujące w ogóle, co się dzieje. Zasłona dymna, te kwestie artystów podnoszona przez rządzących kolejny tydzień, żeby przesłonić sprawę niewydolności ochrony zdrowia?
No być może właśnie tak, a teraz za chwilę następną zasłoną być może są mandaty, które trzeba będzie wlepiać. No czy my naprawdę nie mamy poważniejszych spraw, a jak wspomniałem, tamte są mało, to są ostateczne rzeczy, kiedy ktoś umiera. A my się będziemy mandatami zajmować, czy je wyegzekwować, czy nie. No to co to za kabaret? No, nie rozumiem tego. Jeszcze oczywiście my, posłowie Porozumienia, będziemy się tutaj sprzeciwiać, więc będą napięcia, uwaga mediów i reflektory skierowane na konflikt, no, czy się Zjednoczona Prawica rozpadnie, czy się nie rozpadnie, czy jeszcze się nie rozpadnie, czy już się rozpada. No takie będą różne rzeczy. Być może właśnie, jak pan wspomniał, zasłony dymne, żeby odwrócić od poważnych problemów, jak i różnych dziwnych pomysłów, choćby to, o co wcześniej mówiliśmy z nauczycielami, bo od tego pomysłu, dlaczego takich testować, a szczepić dopiero potem w marcu, to nie rozumiem. Ale to już inny temat. Przedsiębiorcy bardzo narzekają, branża turystyczna bardzo narzeka na zamknięcie, jak można im pomóc, co można zrobić, no, żeby nie doszło do dramatów w gospodarce i dramatów ludzi, którzy tracą na przedłużających się obostrzeniach. Ja od dawna jestem za tym, żeby jak najkrótszy był okres zamrożenia tych wszystkich działań i naszego życia społecznego, to trzeba było, i to niektórzy rozsądniejsi tam naukowcy też o tym mówią, trzeba było bardzo, bardzo ostry lockdown, przez około 4-5 tygodni, i w tym czasie zbudować taką strukturę, która pozwoli trzymać poziom zakażeń na niskim poziomie. To, że to, bo my z lubością odwołujemy się do Włoch, do Francji, że tam jeszcze gorzej, a my mamy troszkę lepiej, to nie o to chodzi. To, co powiedziałem na wstępie, trzeba było przeanalizować, jak sobie różne kraje dają radę. No, Tajwan to chyba nie tylko Tajwan, Tajlandia na przykład, nie? Nowa Zelandia, gdzie zmarło kilka osób tylko, kilka osób, a my już na tysiące to liczymy, na wiele, 10 000 już, więc to trzeba było wszystko zrobić, ale i trzeba było wzmocnić sanepid. Już od roku o tym mówię, nie wzmocniono. On nadal jest niewydolny. Było bardzo dużo czasu na to, żeby właśnie tak przeprowadzić akcję, żebyśmy utrzymywali epidemię na poziomie kilkuset zachorowań dziennie. To dałoby się wtedy śledzić całą tą te ciągi epidemiologiczne. Przy takiej ilości zakażeń dziennie dałoby się je skrupulatnie śledzić i utrzymywać stan zachorowalności właśnie na takim poziomie. I wtedy nie wszyscy normalnie funkcjonują. Poza tym my mamy w tej chwili już chyba około 5-6 milionów osób, tak niektórzy szacują, ale to też wynika z analizy śmiertelności, że już tyle osób mamy odpornych. Więc te osoby mogłyby funkcjonować już całkowicie normalnie i bezpiecznie. Ale my ich mamy nierozpoznanych, no bośmy zarządzili, bo pan minister zarządził, że będą tylko objawowi testowani. No, w związku z tym my nie wiemy, co się... My stanu epidemii nie znaliśmy nigdy, a teraz jeszcze mniej, bo ile osób dziennie choruje, nie wiemy, skoro jest około, a tak musi być, około 5 milionów już przechorowanych, no to kiedy oni przechorowali, kiedy oficjalne statystyki wychwyciły 1 000 000 do bodajże 300. Więc to przy tym pełnym stanie niewiedzy robimy działania chaotyczne i nawet też nie wiadomo, dlaczego minister, dobrze, że to się dzieje, ale minister czy premier otwiera szkoły, no bo co się wydarzyło? Nic. No co, miał dobry humor, powiedział, a dzisiaj nie sobie idą, bo tak już. Przecież to się nie dzieje w ogóle na podstawie jakichś tam kryteriów. Gdybyśmy, ja mówię, na przykład, jeśli mielibyśmy 500-600 dziennie, to moglibyśmy całą gospodarkę odblokować. Jest to jakieś tam dane i to wtedy i mówię, 3-4 tygodnie twardego lockdownu, takiego, że prawie nikt nie wychodzi, ale za cenę tego, że po tych 4 tygodniach wszystko odblokujemy. To byłaby pomoc dla gospodarki, ale my tak nie robimy. My robimy, od 18 będzie tak, a od 25 no może jeszcze coś innego. To są takie irracjonalne, trochę magiczne decyzje, które nie wiadomo,
dlaczego powstają. Dobrze, że powstają, bo ci przedsiębiorcy naprawdę już będą mieli bardzo ciężko. Jeszcze ja się obawiam buntu w ogóle przedsiębiorców, którzy za chwilę w jakimś odruchu nieposłuszeństwa mogą odmówić spełniania tych najróżniejszych dziwnych zarządzeń. No ale one są tak czy inaczej, te działania niezrozumiałe. No i tak. Panie pośle, no właśnie, a gdzie jest poprzedni minister, swoją drogą, Łukasz Szumowski? Co się z nim dzieje? No on podobno przygotował rozwiązania dla swojego następcy, dla ministra Niedzielskiego, no i zniknął. Co się dzieje z posłem Łukaszem Szumowskim? I co się powinno stać z rozliczeniem spraw respiratorów? No właśnie, czy taka wielka... Ile osób w ministerstwie poleciało za respiratory, a tutaj pana rektora chcemy tam wyrzucić, no bo zrobił to, co w całej Polsce, załatwianie. Nie? I mało kto czegoś nie załatwiał, ja też załatwiałem, czasem to uratowało ludziom życie, bo taki mamy system. Więc tamtą sprawę rektora, tutaj z pełną srogością, z poważnymi minami i z wielkim oburzeniem etycznym chcemy robić. Ja troszkę tutaj tak to może trywializuję, ale rzeczy naprawdę poważne. Udzielono wielkiej zaliczki, kupowano drogo, zmarnotrawiono trochę pieniędzy. Prokuratoria będzie teraz próbowała coś tam odzyskać. No to wszystko jest poważne, ale nic z tego nie wyniknęło. Co robi minister Szumowski? Nie wiem, bo nie mamy kontaktu. No ale to o tych wielkich programach no, też było, bo ledwo przyszedł minister Niedzielski, zaraz zaczął konstruować program, więc skoro był już w ladzie, trzeba go było przeczytać. No ale widać, że nie było. Zresztą nie dziwię się, że nie było, bo nie było. W każdym razie ilość tutaj, no gdyby bajka o Pinokiem była prawdziwa, no to wiele osób nie mogłoby przejść przez drzwi w różnych sprawach. Za dużo propagandy, a być może tak jak pan wspomniał, jakieś zasłony dymne w postaci szczepień na uniwersytecie. Nie wiem, co robi minister Szumowski. Ważna kwestia, bo jest odsądzany od czci i wiary właśnie profesor Gaciąg, ci artyści wspomniani, okazuje się, że trzech synów byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jako zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają. No to co w takim razie? Te licencje pojawiły się, no, czy w takim razie to są równi i równiejsi? Rozliczamy jednych, a inni mogą szukać takich właśnie wyjść? Nielegalnych troszkę? Nie, no bo my czasami to tak staramy się być strasznie papiescy, bardzo święci, świętobliwi, a nie każdy niech się własne tam piersi uderzy. No bądźmy po prostu ludźmi. Ja nie wiem, czy tam oni mogli, czy nie, ale to wielkie oburzenie, no ja się trochę obruszam na to wielkie oburzenie związane z tymi aktorami. To bardziej jest nawet, powiedziałbym, żałosne zdarzenie, bo jak powiedziałem, te ich potem tłumaczenia to takie trochę infantylne były. Coś tam kombinował, że jakaś akcja promocyjna bez kamer, no nie wiadomo, wymyślali ile wlezie. Ale zostawmy to smutne wydarzenie, zajmijmy się rzeczami poważnymi. A to, że różni kombinują i tam chodzą, może jeszcze tak, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego tych obostrzeń, które są związane z pobytem na wolnym powietrzu, to są chyba miejsca, czy te stoki narciarskie, no ileż tam ten przejeżdżający koło mnie narciarz, ileż tych wirusów mi tam wrzuci, to są miejsca bezpieczne. Generalnie te niebezpieczne jest przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych przez dłuższy czas większej ilości osób, a wśród nich jakiś zakażony. Natomiast na wolnym powietrzu osoby się relatywnie mało zakażają. To nie są niebezpieczne. I po co my to wszystko mrozimy? Więc wyjazd tych chłopców tam na te narty mnie nie oburza, chociaż znów tutaj tak będąc purystą, no należałoby wyrażać w tej chwili oburzenie na wszystko, że coś tam złamie, ale każdy z nas. Ja też tam wyszedłem z samochodu, maskę zapomniałem, wszedłem do sklepu, przypomnieli mi, no co widzicie, taki poseł
No, to zapomniałem, bo przez chwilę poczułem powiew wolności, ale nie bądźmy aż takimi strasznymi purystami na drobne wydarzenia. Zajmijmy się poważnymi sprawami i zostawmy ten warszawski uniwersytet. Jakkolwiek jest to asą, pierwszy raz my do tego, żeby przemyśleć również i to, że mamy w Polsce system opieki zdrowotnej, który wymaga załatwiania i załatwiamy wszystko, szczepionki też, ale każdy z nas coś tam w opiece zdrowotnej załatwiał. Ja też osobiście interweniowałem, czasem uratowałem nawet życie dzięki temu załatwianiu, bo system opieki zdrowotnej nasz bez załatwiania by w ogóle nie funkcjonował. My mamy system kolejkowy, mamy system załatwiania i to są wszystko patologie, które rodzą się w nim, ale które pozwalają jakoś w tym państwie żyć. Tylko spróbujmy taki system wymyślić, żebyśmy tego to załatwianie mogli wykreślić z naszego katalogu zachowań. A jak się już załatwia jedno, to i szczepionki się tam załatwiło. No, no, to jest jeden z objawów tej samej choroby, która toczy system opieki zdrowotnej w Polsce. Andrzej Sośnierz był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję.